Siemandero, siema z rana, witajcie, to jest kolejny odcinek z serii Borderlands 2, witaj Raw. Siema, siema, znowu mi się wciąłeś, nie wiem czy to się nagrało nawet, no ale nieważne. Jesteśmy w samym środku akcji, tuż przed Flintem, tak? Flint on się nazywał. Tak jest. Bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy pewne problemy techniczne i niestety nie udało nam się go ubić do końca, więc no wróciliśmy specjalnie do niego, żeby dokończyć tego questa, żeby wam to pokazać. I mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych kłopotów. No nie powinno być, gramy już sobie od jakiegoś czasu, jest dobrze, więc... Wow, badass przyszedł. Rzeź. No właśnie, akurat zaczęliśmy nagrywać w takim momencie, gdzie jest troszkę walki. Peach umiera. Zjadę mu trochę życia, żebyś tam nie miał problemu. It doesn't matter. Okej. No bij go. Już? Okej. Okay. O, coś wypadło z niego. Zapalająca broń, tak jest, hell yes. Zajebiście, w końcu się doczekałem zapalającej broni. Świetnie, ja w ogóle jestem fanem od pierwszej części tej gry, jestem fanem broni zapalających. Mnie tam się wszystkie bronie podobają z efektami i tak fajnie to wszystko wygląda i w ogóle te finishery mi się najbardziej podobają chyba. No. No i cóż, moi kochani, Rafa kochani, przypadkowi widzowie, wracamy do Pandory. Tak czyli jak Raf powiedział. Tak. Tak jak Raf powiedział, zmierzamy do Flinta. O, ale w plegary dostał sztukę. O, wysadziłem. Ciężkie życie masz, leszczu. Bez kitu. Zmierzamy do Flinta. Dokładnie, tak? Pokonamy go. I zaraz, w ogóle my jesteśmy na wielgachnym okręcie. To jest naprawdę wielki okręt opanowany przez bandytów. Proszę cię bardzo, jak broń zapalająca. To jest chyba ten okręt, który mówił, że ten, nie? Claptrap mówił, że to jest jego okręt, który on tam... Troszkę to inaczej wygląda. Claptropa okręt jest zadokowany zaraz za tym okrętem, a żeby się do niego dostać, no trzeba niestety przejść przez ten okręt. No trzeba przejść przez Flinta. Tak jest, no to oczywiście jakiś tutaj zabieg miał na celu też ta cała walka z bossem i tak dalej. No wiadomo. Taka misja kończąca jakby przygody w tym miejscu, ale nie na zawsze, dlatego że jest tutaj jeszcze sporo zadań pobocznych, które mamy do wykonania i z pewnością tu wrócimy. No ale, na pewno, ale będziemy chyba się starać robić wszystkie zadania poboczne, nie? Tak jest, coś mnie od tyłu atakowało. Dobra. Wrócimy tutaj, dlatego że mamy kilka zadań do wykonania i wrócimy zaraz chyba po dotarciu do sanktuarium, ponieważ nie wiem czy się będzie... Chodź mnie uratuj, bo nie dam rady tu nikogo zabić. Gdzie ty jesteś? Za kontenerem. Dlatego, że potem te zadania mogą się stać trochę nieopłacalne do wykonania, jeżeli osiągniemy jakiś tam duży level. No wiadomo, wiem, że broni się skalują, ale czy zadania się skalują, to nie wiem. Zadania raczej nie. W sensie, nie. Czy na przykład levele mobów? Nie, nie. W sumie... Znaczy, levele mobów może i tak, może i będą rosły razem z nami, ale niestety experience za wykonanie zadania będzie stały. Aha. Zresztą tak było w pierwszej części. Okej, musimy teraz uruchomić windę, którą Claptrop wjedzie na górę. Ale w pierwszej części chyba się te levele nie skalowały, nie? Mi się wydaje. Levele czyje? Mobów. Wiesz co? To było na tej zasadzie, bo to skalowały się, tylko że wyglądało to w ten sposób, że jak na przykład osiągnąłeś level 20 i wróciłeś do Firestone, to potwory miały słaby level, ale jak przeszedłeś grę drugi raz i trafiłeś do Firestone, to wtedy już potwory miały naprawdę wypasione. No to dopiero jak drugi raz zacząłeś, tak? Tak. Ale, no bo wiesz, na przykład w Skyrimie jest tak, że masz od początku skalowanie, nie? Mhm. Cały czas masz skalowanie. Okej, amunicję sobie kupię. Ja również się doładuję. Życie by się jeszcze przydało, ale widzę, że tu nie ma chyba, nie? A nie, mam pełne, dobra. Nie wiem jakim cudem, ale ważne, że mam. Zobaczę jeszcze tylko ekwipunek, czy mam jakieś ciekawsze tarcze do założenia, bo chyba coś tam musimy wypadło mi. Musimy się bardzo dobrze przygotować do tej wojny. O, mikrofon. Silny on jest? Jest silny, to przyznam ci, że jest silny. I naprawdę trzeba mieć shotguna jednego przynajmniej.
178 103. Ja w sumie nie wiem, którą tarczę wziąć, bo mam taki troszkę dylemat. Czy większy capacity, czy recharge rate lepszy? Wiesz co, capacity chyba lepiej. Ja zawsze stawiam na capacity. Okay. No dobra, tak jak mówisz. Okej, okay, 173, dobra, ile tu mam? 101, 12, 2,5, 103, 14. Dobra, to chyba wszystko, co ja tu powinienem mieć, jestem gotów, myślę. 4, 2. Granaty mam 3, wszystko jest okej. Okay. I pistolet tu sobie leży. Dobra, jeszcze tylko zobaczę, jaką mam broń dodatkową. Która będzie. A ja lepsza. Dodam sobie skill pointy, bo mam dwa. Mhm. Dobra, ja bronię już mam przygotowane. Właśnie, jeszcze zajrzymy tutaj. Skill point, jedna sztuka. Coś mnie tu naparza. O, już lol, zaczynają. Mam wiesz, że mam skill. Właśnie ja zapomniałem ci granat. Powiedzieć, że o tym czytałem. O kurde. Zapomniałem ci powiedzieć, że o tym czytałem, ale moja postać potrafi leczyć, wiesz o tym? O Beka, no to fajnie jest wiedzieć. Takim healerem. Melody Mage. Dobra, ja kupię sobie skilla, który leczy, wiesz? To znaczy umiejętność w zasadzie, która leczy. Mm-hmm. No, bo to się może przydać. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Widzę, że u ciebie kiepsko z życiem. No. Dobra, jeszcze zobaczymy. Tokenów nie mam. Dobra, już chłopaki zaczynają. Tutaj już jest główny pokład. Górny pokład. To co, wbijamy tam? Oczywiście, nie ma na co czekać. Pamiętaj. Pilnuj siebie, nie? Bo masz mało życia, ja mam pełne. Najpierw trzeba zająć się popierdółkami, bo one najbardziej moje leczenie teraz polega na tym, że za każdym razem jak zabijesz typa, który jest zamknięty w tej kuli, aha, to wylatuje jakaś kula, która ciebie leczy. Aha. No jeżeli super. Dobrze zrozumiałem, bo nie czytałem, tak na szybko przeczytałem, ale wiem, że właśnie jedno z drzewek syreny jest fuck do leczenia. Kurde, że mam amunicji, co? Nie, mam dużo, na szczęście, 153. To miałem byś kupić, nie? Ja tam sobie kupiłem Ja maxa. kupiłem, tylko myślałem, aha, że wiesz co, nie wiem, w ogóle nawet nie przykułem zbytnio uwagi do tego, że byłem w sklepie. Dobra, najpierw tych przydupasów trzeba eliminować. Tak, leczy. Jak zabijesz typa zamkniętego w tym, to leczy to. Okej. Okay. Więc to się przyda na pewno no później. Kurde, no co jest z tym moim życiem? Ja za bardzo się wystawiam. No zresztą masz mało teraz. Podnoszę cię. Okej. Okay. Kurde, ja spadnę podnosząc. Okej, okay, uciekamy. Ja leż. Wow, jaram się. Brawo. I czu... Dobra, biegnę do przodu. Spadasz. Aha, on już tam ja siedzi. Leżę. Gdzie on tam tak wysoko jest? Przecież on... A, bo on już się nam pokazywał, więc on stamtąd nie zejdzie. O! Świetnie, zeskoczył. Idzie do nas, lepiej nie podchodź. Słabo z życiem, że my damy radę teraz. Dobra, naparzamy go. Ja starał się nas podlepchę. Kawał skurwysyna. Czekaj, a ogień na niego działa? Chyba nie. Chyba nie, bo ja odpala, nie? W zasadzie. No, fuck, wlazłem na grilla. Ja też wlazłem w to. Żryj gówno, palancie. Przeszkadzasz. Nie gadaj, że leżysz. Teraz leżę właśnie. Fuck. Obok ciebie jest. Nie ma czasu na leżenie. Widzę właśnie. God damn it, jak mnie odepchnął. Jak mnie odepchnął. Retrieving. Szybko. Sweet. Dobra, chodź za mną, szybko, chodź za mną. Prawie spadłem. Biegnij za mną. Chodź tu szybko. Idę. Kitraj się tu. Okej, okay, jestem. Dobra. Napierdzielaj mu krytyki, jak przyjdzie. Dobra. A w co dostaje w łeb? Tak. Idzie? Idzie, ale ja chodź ja do tyłu, chodź do tyłu, chodź do tyłu. Dobra. Dobra, wyskakuj tu. Albo ty, nie, tykam z tej strony. Tykam go z tej strony, ja z tej. Okej. Okay. Kurde, ten... Grubasku, granaty mu prawie pod nogi. Te płomienie mi zasłaniają wszystko. Dostał granatami. Liczny. Kurde, dupasy się zleciały. Działa na niego ten skill. Tak? No. Ale widziałem, jak upadał. Podnosi go. Kurde. Give me your ass, bitch.
Ciągle się jaram, ciągle się jaram. Raz za razem. Dobra, ginę. Biegnę do ciebie. Dobra, ja będę go napierdzielał. Idzie, a uważaj. A mogę go podnieść w sumie, kurde. Dobra, już podniosę cię i teraz. Oh fuck! No, zesmij. Dobrze. Kurde, akurat mam reloading. God. Dobra, ja to co chwilę mogę używać, więc spoko. Jeszcze chwilka i zaraz użyję po raz kolejny. No, szybko, ładnie. Mele to trochę słabo na niego działa. Poczekaj. O fuck, znowu leży. Przeładuj i wtedy go podniosę. Tak, tylko że leżę. A leżysz, kurde. No to i tak go podniosę, żeby móc się podnieść. Dawaj, Pichu. Uważaj, spadł. Naparzam go. Dobra, spieprzamy. Kurde, ile tego ognia. Prawie mnie znowu za mapkę. Co? Prawie mnie znowu za mapę wypchnął. Dobra, już dużo nie zostało. Gad! Dawaj. Leżysz, kurde, mów mi, bo nie widziałem. Dobra, poradziłem stoisz? Sobie. Stoisz, dobra. Spieprzam za kontener. Znaczy to nie jest kontener nawet, to jest jakieś trzymadło. O, ja teraz leżę. Oh, fuck. No nie, co za akcja w ogóle. Biegnij do mnie. Biegnę. Już jestem. Widzę, dobra. On do nas też biegnie. Widzę. Fuck. Nawet skacze. Fuck. Uratowałem cię? Nie. Kurwa. Ja pierdzielę. Biegnij, odepchnął mnie. Już leżę prawie. Odepchnął mnie od ciebie. Wiem, widziałem. To jest ostatnia szansa. Dobra, udało się. Kurwa, nie mam amunicji. Zero? Mam w innych karabinach, ale nie mam za bardzo czasu zmienić. No niby nie. Szybko zmieniam. Shogun. Pyk. Dobra. On już ginie. Ja jeszcze też. Sekundka. Gdzie on jest? Tutaj jest, obok tego kontenera, który mi wtedy pokazałeś. Walczy ze mną. Dobra, leży. Leży? Tak. Zajebiście. Teraz jeszcze przy dupasów. Jak chcesz, to tutaj leży podpalający pistolet. Nie wiem, czy jest lepszy niż twój, czy nie. Czekaj, niebieski. Poczekaj. Już sprawdzam. Gorszy. Zdecydowanie gorszy. Uporaliśmy się z Flintem. To był kawał porządnej akcji i nawet trochę taktyki wprowadziliśmy. No, całkiem fajnie to musiało. Powiem iść. Wam i tobie, Raf, że nawet nam ta współpraca wychodzi. No wiadomo. Okej, chodź do Claptropa. Biegnę. Tak jest. Prowadź. Wchodzimy tutaj, na tylny pokład. Zobacz, tu jest jakaś mapa i mnie ta mapa zastanawia. Co to za mapa jest? That be dragon. Dragons. Tutaj są smoki. Ale we to... Be here. My jesteśmy tutaj, a tu są smoki. A tu jest sanktuarium. Zaznaczone na górze. Tak, czyli tylko że my tu, smoki. Gdzie jest ta czerwona kropka, czerwone kółko... Nie, my jesteśmy tu. My stamtąd chyba przyszliśmy, czy nie? Nie wiem. To tak wygląda. A nie, my przyszliśmy tu ze środka, gdzie jest niebieski krzyżyk w kółku. Możliwe, no, bo przez takie jezioro szliśmy. Mhm. A sanktuarium jest tutaj, a smoki będą gdzieś na zachód. Smoki. Ciekawe, czy będziemy walczyć ze smokami. Kurwa, co to, Skyrim? Meskity. Chodź, Claptrop. Dobra, jeszcze tu jedna skrzyneczka jest. No, tutaj zostawili dwa karabiny, ci panie. Jezus Maria, jaki karabin. Mhm, 72. Aż nie chce mi się wierzyć. 19. To jest karabin? LOL? Ty, mam karabin 300 razy lepszy niż ten, co miałem przed chwilą. No, starocie dzierżyłeś. To jest karabin, to nie strzela jak karabin w ogóle. Pewnie fire rate ma chujowy, dlatego ma duży damage. No w ogóle strzela jak shotgun generalnie, ale jest karabinem niby. No ja taką dwururę miałem, też karabin z dwoma rurami, dokładnie, jedna pod drugą. I tylko dwa strzały naraz napierdzielą. O, i tutaj jest statek. Zobacz w ogóle jak to strzela, zobacz. To granatnik chyba jest. No coś takiego, ale jako karabin jest. A taki stateczek, to w ogóle wygląda jak taki statek co pływa, nie? Tak. A co sail właśnie. Okej. Dobrze, więc wyruszamy w stronę
sanktuarium. Skitu, to jest łajba. Czy ona będzie płynąć naprawdę, czy może ona pływa, a nie lata? Bo ja myślałem, że to lata, ale widzę, że... Popłynie razem z nami, ale niedosłownie. Nie będzie się poruszać. Okej. Powiem ci, że nawet... Dobra, on będzie sobie pierdolił, chodź. No. W wielu grach, gdzie duży świat był podzielony na lokacje, bardzo mi to przeszkadzało, kiedy loadingi były. Bo to było takie sztuczne. No. A w Bordersie mi to w ogóle nie przeszkadza. O, i teraz się przyda broń zapalająca właśnie. O tym mówiłem. A w sumie to nie strzela tak powoli ci ten granatnik. Całkiem szybko strzela. Znaczy w sumie nie strzela jak karabin, nie? Ale no. Mogę napieprzać w lewy klawisz myszy. Coś fioletowego znalazłem. Eridium. Eridium, tak, ale to jest tylko jedna sztuka. No. A potem to wykorzystamy. Tak, można w Black Markecie kupować ulepszenia za to. Mhm. Dobrze, zabijaj te potwory ręcznie jak możesz. Okej. Okay. Co, dobrze to działa? Co? No, zabijanie ręcznie. Wiesz co, wykonamy dodatkowe zadanie Bad Hairy Day dzięki temu. A, okej. Okay. To zadanie polega na zebraniu kilku futer, czterech futer dla Sir Hammerlocka. I on te futerka sobie już tam po swojemu wykorzysta. A, snajperkę dostaniemy za to, to dlatego. Tak, tak. Kurwa, za dużo osób naraz gada. No to jest troszkę chyba bug. Chyba tak. O, ja też Eridium znalazłem. No to spoko. Dobra, ty dostaniesz shotguna. Super. A nie. Czekaj, za dwa zadania. Za jedno zadanie, jak wrócimy tam na początek do tego miasteczka, to za jedno zadanie od Claptrapa dostaniesz shotguna i za jedno od Hammerlocka dostaniemy snajperkę. O, tutaj są samochodziki. Mhm. Skuter. Skuter. He's locked the station to prevent the bandits from using it. But I'm reading an inactive Hyperion bot in the Bloodshot camp. If you can attach its interface adapter to the Catcheride, I can hack the machine and get you a car. Okej, okay, więc musimy naprawić maszynę. Mamy zadanie, w którym będziemy sobie znajdywali... Musimy znaleźć Hyperion Adapter. No i zaczyna się rzeź po raz kolejny. Tutaj mamy wioskę bandytów, w którym znajduje się właśnie ten adapter, który pomoże nam włączyć tenże... Pyk, zabity. Level up. Świetnie, ósmy levelik mi wskoczył. No, mi też. Ten adapter właśnie, no nic, bandyci go rozpieprzyli, dlatego żeby nikt nie mógł korzystać z niego. A my go naprawimy, dlatego że chcemy z niego korzystać jak najbardziej. A teraz gińcie dziwki, bo kręcimy odcinek. Na pewno nas oglądają, więc chcą być po prostu w centrum uwagi. Pyk. Tak w ogóle to Rawowi dzisiaj wbiło 1000 widzów. No muszę widziałem, Raw, widziałem. No. Widziałem właśnie. Pogratulowałem ci, ale nie słyszałeś, bo cię nie było. Aha, spoko. To dziękuję. No. Także nic, tylko życzyć ci kolejnego 1000, a potem jeszcze jednego. A jak przyjdzie jeszcze jeden, to zobaczymy. Powiem ci, że znalazłem kolejny karabin.
tej samej firmy tak jakby. To jest karabin znowu? Tak. Znowu karabin i strzela w ten sam sposób, czyli wolny fire rate, duży damage. I to jest Jacobs się nazywa. Zobacz, mamy network adapter tutaj. Okej. Także ja go podnoszę. Spoko. Ale, poczekaj. Mamy tutaj zadanie dodatkowe, zdaje się. Poczekaj. Road to Sanctuary. Nie, chyba jednak nie mamy. No nieważne, w każdym razie wrócimy adapter naprawić. To tutaj będzie inne zadanie. Więc może to jeszcze wrócimy. Zaraz zobaczę, bo... Spoko, spoko. No tak jak mówię, czyli karabiny Jacobsa tej firmy to są takie pewnie w większości strzelający powoli, ale mocno. Przynajmniej na to wygląda. Jak tam? Masz samochodzik? Czekaj, bo laska naprawiam tutaj. No, hakuję. Tak, cheatuję. No, ruchaj, ruchaj. Skuter, nie ma czasu na pierdzielenie. Dawaj furę. Możesz sobie wziąć swój samochód, jak chcesz. Możemy dwoma osobami jechać. No, spróbujemy może. Zobaczymy. Dobrze, ale w sumie na działko jest w nim, nie? Czy nie ma? Tak, może Light Runner, rakiet i machine gun. A, no to weź rakietnicę i ja będę z tobą jechał. A chodź, weźmiemy dwa, zobaczymy jak to się będzie działo. Dobra, okej. Oj kurwa, nie wziąłem samochodu. Ja czekam, bo ja nie mogę razem z tobą tego użyć. Deploy vehicle. Okej, to poczekaj, ja sobie zesponuję. A faktycznie można dwa. Zmieniły się dźwięki silnika też. Ty różowy widzę, znowu ciśniesz? Możesz wziąć samochód? Tak, mogę. Tylko wybieram sobie kolory. Okej. A nie wiem, w sumie, dobra, deploy vehicle. To było to vehicle. Wow. Jestem. Zobacz, jakie jak kamienie się sypią spod kół. Ty pewnie masz FM albo Shiftem, ja mam... Fuck, spadnę. Nie! Raf! Ja mam pod prawym triggerem. Dobra, okay, jedziemy. Ja ty wykombinuję. A ja nie wiem, pod czym. A i teraz tak łatwo się potworów nie rozjeżdża. Wiesz? Tak? Mhm. Teraz, żeby rozjechać potwora, to musisz się natrudzić. A widzę, faktycznie, ale fajnie się przewracajmy, jest taka porządna animacja przewracania. No. Nie wiem, czy zwrócić uwagę. Zrywa zrobiłem za jednym, na jednym. Nie no, fajnie się jeździ, lepiej niż w pierwszej części, ci powiem. Bo w pierwszej części był pewien problem, jak dla mnie. No. Tam umiałeś jeździć, ale mi to było niewygodnie, a teraz jest spoko. Więc jestem zadowolony. Siebie. Okej, okay, kurde, moja fura płonie, nie. Fajnie się na dwa samochody jeździ. Okej, jesteśmy w nowej lokacji. Tutaj jest droga po prawo, po lewo. Okej. Zaraz chyba musimy kończyć, bo już nagrywamy strasznie długo chyba. Dobrze, będziemy w tej lokacji. Jesteśmy już w sumie w tej lokacji nowo. Co słyszałeś, to było? Motorka? No. Motorek chyba, albo samochód. Spoko. A raczej motor. Dobrze, Raf, więc pożegnajmy się z widzami. No. Całkiem długi odcinek nam wyszedł, ale bardzo przyjemny. Mhm. No i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Siema, na rapa.